Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Elden Ring. No i cóż, mam dla was ciekawe informacje. Otóż jesteśmy dalej w tym miejscu, nie pamiętam, jak się nazywa jako lokacja, coś z Mogłynów. I teraz tak, patrzcie, jaka piękna ilość runów, znowu. Jak mówiłem, nie miałem co zrobić ze swoim życiem, ale tym razem na swoją obronę powiem, że bardzo szybko się to zbierało z złotymi nóżkami i skarabuszem. Ale tak, zaraz to wydamy, tylko zanim to jeszcze mam kilka innych informacji. Pierwsza, polepszam większość broni do plus 6, tych takich specjalnych. No czemu by nie? Po prostu mam nieskończony kamyki, no to stwierdziłem, że dobra, zrobię to już teraz. Druga rzecz, pobawiłem się pewną inną bronią, którą już chyba przypomniałem, nie, jeszcze nie. A tym jest na plus 8, dlatego też. I super się sprawuje. Polecam każdemu, fajna broń. I kolejna rzecz, którą też przeszukałem, to proszę. Mog, pan krwi. To jest dynastia, czy tam królestwo, czy coś. Mogłynów. Mogłyn. Więc podejrzewam, że możliwe, że to jest coś związane z tym gościem, którego pokonaliśmy tam pod stolicą, tym mogiem. Ale tak, póki co się tym przejmujmy i pora na level upy. I z góry powiem, nie mam do cholery pojęcia, ile dostaniemy za to, więc na pewno chciałbym to 20 tego, żeby móc, jak to się nazywa, na spokojnie nosić ewentualnie tą włócznię specjalną. I tak. Ostatnią rzeczą, którą przydałoby się zrobić, i tutaj nie powiem tak, to jest dobry pomysł, nie, to nie jest dobry pomysł, bo nie mam pojęcia. Ale z tego, co rozmawiałem z niektórymi osobami, to jest to, że powinienem podinwestować mocno w moją statystykę bojową. O, okej, jeszcze 12 poziomów, no nieźle, nieźle. No tak, dać ją jak najwyżej. Pewnie zręczność tak zrobię, bo większość moich broni chyba polega na zręczności. Ewentualnie mógłbym zrobić takie piękne coś i móc nosić już wszystkie moje bronie bez problemu. Chociaż nie, nie ma co. Ostatnie dwa punkty. Powiem szczerze, nie wiem w co. Więc powiedzmy, że może w życie. Jeszcze potrzebuję więcej życia. O. Wow, nie przygotowałem się totalnie. Dobra, niech będzie ta zręczność. Ewentualnie kiedyś tam coś pozmienia. Wydałem dużo, mam jeszcze 117 tysięcy i tak możemy szykować się na dalszą podróż. Ale zanim to patrzeć, jakie piękne to są przeliczniki. Piękne po prostu. No i tak. Jeszcze zanim pójdziemy właśnie tak porządnie, to chcę sprawdzić jedną rzecz. Najpierw kosa. Dwa ciosy, chyba ostatnio też były dwa. Tutaj trzy, chyba były cztery wcześniej tak po prostu, więc jest różnica. A tarczę muszę szybko usunąć i teraz najważniejszy element. Oczywiście jak zwykle nie pamiętam, gdzie on leżał, więc będę szukał. Czyli to. Okej. Trzy były. Cztery. Pięć. Nie wiem, czy wcześniej też było pięć, czy nie. Ale tak. Zobaczę to. Zobaczę teraz tutaj. I jest znacząca różnica. Bardzo znacząco. Wrażenie, dobra, dobra. Inaczej powiem. Też jest różnica spora w obrażeniach, bo wcześniej jak się bawiłem tym tutaj przeciwko nim, to było 5 uderzeń, ale miałem nałożonego błyskawicowego skorpiona oraz brałem łyka z butelki, więc tak, jest spora różnica, więc no. Jest potężny, jest potężny. Ale no, nie będę się teraz z tym aż tak helpił, bawił, cieszył, czy cokolwiek. Na to przyjdzie jeszcze pora. A póki co... czy jest sens, żebym w sumie się wracał? Nie. Więc no, idziemy. Idziemy po prostu i w sumie nie wiem co dalej. Po prostu zobaczymy, dokąd nas to wszystko poniesie i... Jeszcze mam coś gdzieś zaznaczone na mapie? A, aż teraz mnie zdziwiło, gdzie co to było? No bo właśnie widzę znacznika. Więc znaczniki... są przez mnie zostawione w jakimś celu i teraz tak się dziwię. Dobra, dobra, mniejsza, nie znajdę go pewnie, więc idźmy. Idźmy, póki możemy. Zajmijmy się tymi wrogami. Przy czym, to z góry mówię, chciałbym oszczędzać na użyciach skupienia, więc spróbujemy
Albo przynajmniej ja spróbuję jak najmniej teraz tego tutaj zużywać. Chociaż wiem, że tam, dajmy na to, takie eldeńskie gwiazdy mogłyby ich na tyle rozproszyć, że może by się udało coś lepiej przygotować, zrobić i tak dalej. Tak, mogę powiedzieć szczerze, że właśnie eldeńskie gwiazdy fajnie ich rozpraszają. Nadal uważam je za słabe, ale do rozpraszania to się nadają świetnie. Gorzej tylko jak właśnie te kółko chcą z siebie zrobić, to wtedy już jest bardzo niedobrze. Bo nadal nie potrafię sobie z tym radzić, chociaż tutaj mogę też dodać, że testowałem niektóre opcje i wydaje mi się, że to bije głównie fizycznie. O ile nie całkowicie fizycznie, bo najprościej w świecie. Chwila, tutaj nie mam najważniejszego czaru. Jak to się nazywało? Najprościej w świecie zbroja odporniejsza fizycznie znacznie, a nie odporniejsza na żywioły prawie w ogóle. No, dawała dużo lepsze rezultaty, więc tak, piłem tu głównie fizycznie, co oznacza, że w sumie... Jeśli bym chciał, mógłbym wymienić jeden z moich talizmanów na coś innego, bo mam tutaj ten odpornościowy na... Jak to się nazywa? Na żywioły. I jak mówię, mógłbym zmienić tylko w sobie na co? Może na to? Zresztą dobra, 50 życia, to nie jest aż tak dużo. Tak samo, 11 energii też nie jest jakieś zabójcze. Wspaniałe. Ewentualnie u dźwigi byśmy mogli się bawić wtedy znowu w jakieś super ciężary. No dobra, czemu nie? Czemu nie? Biorę to, bo akurat tutaj jestem świadom, że jeśli to ubiorę, to mogę się pochwalić, że prawdopodobnie będziemy w stanie z dużym ciężarem, ale bez przeciążenia, nosić zbroję kozobyka. Nie to. No, zbroja kozobyka. Ja w niej właśnie też testowałem i znacznie odporniejsza. Co też mogę zaraz pokazać tutaj. Prawdopodobnie tak zginę, no ale... Pewnie zobaczycie, o czym mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o odporność. I o ile któryś z nich się zdecyduje robić te swoje kółka. A osobiście wolałbym, żeby tego nie robili oczywiście, ale tak. Widać, że po prostu... O! Okej, dobra. To był kiepski początek. Mówiłem, że jestem odporniejszy, po czym... przejechał mnie i zginęłem. To trochę dziwne. Przysiągłbym, że wcześniej jak z tego korzystałem, to nie ginęłem tak szybko. Ale tak, też jak... No widzicie, nie jestem przeciążony w takiej zbroi. Jednak nadal... musimy ubrać coś lepszego. Jeśli chodzi o ciężar, bo chciałbym móc robić nadal przewroty. Więc tak, zaraz sobie tutaj coś naszykuję, może... Nie wiem, czy jest najlepszy pomysł, ale zbroja pisarza z Leyndell, czy jakoś Leyndell, nie jestem pewien. Są żołnierze. Chyba nie mamy. Zdecydowanie. No to wezmę to do kompletu, czemu nie? Ale nogawicy chyba mamy. Mamy. I tak, średni ciężar. Taka zbrojka nie jest może najlepsza. Ale jeśli chodzi o procenty, to proszę, 32. Więc jest lepiej trochę niż było. Do tego, jeśli mogę, jeszcze to tarczkę wezmę na wszelki wielki. No. I tak możemy sobie pójść w sumie dalej. Odzyskać te... marne resztki. Nazywa dusz, czamy runów, a mówię marne resztki, no bo jednak halo, przed chwilą miałem 3 miliony. Okej, okay, szarżuję. I okej, teraz mam potwierdzenie, że na pewno to jest 100% fizyczne. Skoro moja tarcza się przed tym wybroniła. A, i to jest jeszcze kolejna zaleta tego czegoś, można sobie tak dźgać fajnie. Więc no. Gin. I dobra, w sumie nie ma co się też tym bawić cały czas, możemy dobrze wrócić do kosy. Kosa też jest potężna i nadal, no, powinna być moją główną bronią, przez to, że jest plus 10. I tak, w sumie coś jeszcze mogę dodać, tak na szybko. Chyba nie mam nic takiego. A poza tym, że tak, do końca gry
jako tako z perspektywy achievementów, zostało nam ich 14. Przy czym 14 to jest zdobądź wszystkie osiągnięcia, więc tak w rzeczywistości 13. Jeden jest za broń, drugi jest za talizmany. Nie wiem, ile jest za zakończenia bezpośrednio. Ale no, tak trochę jest za zakończenia. Jednak nadal 13 osiągnięć na całą resztę. Nawet mogę nam powiedzieć mniej. Bo co najmniej, jak mówię, co najmniej dwa mamy za talizmany i broń. Jedno jest takie końcowe. Jedno będzie za zakończenie, czy tam nawet może nie jedno, co... jakby to powiedzieć. Ja bym powiedział, że nawet co najmniej trzy. Patrząc na to, że mam jak na razie trzy jakby opcje z mojej perspektywy. Jak zakończyć to wszystko. Przy czym, żeby nie było, to jest moja teza, nie potwierdzona niczym. To równie dobrze możliwe, że jest tylko jedno osiągnięcie za ukończenie gry, albo nawet nie ma żadnego. Byłoby to trochę dziwne, no ale jak najbardziej jest to możliwe. Jaka ze mnie lama. Wcześniej tu biegałem, walczyłem z nimi, nie przejmowałem się niczym, a dzisiaj śmierć za śmiercią. Ale dobra, jak straciłem już to 100 coś tysięcy, czyli tam było, to teraz mogę ze spokojem pójść dalej, nie przejmując się niczym. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, to też sobie od razu przypomnę o tym, żeby wyrzucić śmieci i wziąć na ich miejsce coś znacznie sensowniejszego, czyli to. Tak. I w sumie to, bo zwiększy negację obrażeń fizycznych, więc w tym miejscu może to być bardzo cenne. No, będzie od razu lepiej. Przy czym jeszcze tak teraz powiem, patrząc na to, że mam prawie całą zbrojkę, tutaj tą kompletną, fajną, złotą. Ale nie całą, to prawdopodobnie pomiędzy tym a następnym odcinkiem będę polował na tych rycerzy, żeby zdobyć ostatni kawałek, czyli czytajcie rękawice. Ale tak, na razie się tym nie przejmujmy. Idźmy po prostu dalej, w sumie nie wiem po co ich biję, skoro i tak... A jak to się nazywa? Skoro i tak, no, jak to się nazywa? No, psów mi brakuje. A teraz nie chcę farmić run, a jedno co chcę właśnie iść dalej, zwiedzać, odkrywać. No. W sumie, dobra, to jest jeszcze głupsze, że w ogóle tutaj cokolwiek robię, bo równie dobrze mogłem po prostu przeszarżować przez nich. By odkrywać dalej to coś. No, nawet może podniesiemy to wszystko. Byłoby oczywiste, znaczy mogłem tak zrobić, ale ja nie myślę. A i tak, jeszcze jedna rzecz, przez przypadek tu gdzieś podniosłem jedną rzecz, jeśli chodzi o... próbka. Nie był niczym wyjątkowym, tam były chyba tylko zakrwawione odchody. Więc tak, o, tak jak tutaj. Więc tak. Po prostu nie przejmujcie się tym wszystkim. Ja zapalę jeszcze lampkę, pamiętam o niej. I tutaj widzę jakąś grotę, więc tam też warto będzie wejść, zobaczyć co się tu kryje. I właśnie nie wiem czy wspominałem, ale ponoć ta moja kosa, której używam, zdaniem jednego gościa, z którym ostatnio dyskutowałem. O, rój much. Zaraz zobaczymy czym jest rój much. Czy to jest zaklęcie, czy to jest inkantacja. Ale tak. Z jednym gościem, nie powiem, żeby to był znajomy czy coś, bo to był dosłownie, mogę powiedzieć, póki co przynajmniej, przysłowiowy random z internetów dla mnie. Może nie będę zdradzał tej nazwy, bo ogólnie nie lubię tej rzucać nazwami, jeśli ktoś mi nie powie wprost, że mogę o nim wspominać. Ale tak, nawet jeśli nie ma szans, żeby to usłyszał, obejrzał czy coś. Dalwecec. Stwierdził, że ta moja kosa jest świetną bronią na NG+. Temu mi cholernie nie mam pojęcia. No, ale tak stwierdził, więc... Więc no, załóżmy, że tak jest. A jeśli tak jest, to może się kiedykolwiek by zrobił NG+. Na razie tak się nie zapowiada. Jako, że potencjalnie mogę zebrać wszystkie osiągnięcia od razu. A NG+ raczej robię wtedy, kiedy mam na to ochotę. Więc... No, najszybciej to pewnie nie będzie. Już powtarzam. No ale tak, co chciałem? A, no tak. To ponoć właśnie dobrym pomysłem byłoby to, żebym nadal korzystał właśnie z tej kosy. Oczywiście to są też inne bronie, z których będę pewnie chciał korzystać, czy coś. Nadal kosa. Okej. Okay. No ale jest jeszcze Nagakiba, jest jeszcze to krzyżowa naginata, czy jakoś tak. Jest bluźniercze ostrze, czy jakoś tak się chyba to nazywało, nie pamiętam teraz dokładnie. To jeszcze jest, no.
A jest ten miecz czarnego ognia. Znowu. A miecz ten taki jakby złotego porządku, czy jak się nazywał? Nawet nie wiem, jak się do końca nazywał ten mieczyk. Ale ogólnie ten, który mam, tak jakby... Nie wiem, jak go opisać, naprawdę. Pamiętam tylko tyle, że on w swoim opisie miał wspomniane, że w sumie to jest jak ten... Że kiedyś chyba to był miecz ten... Czarnego Księżyca, czy jakoś tak? A ogólnie ten, który reprezentuje ten miecz księżycowy ze wszystkich części. I przy okazji jejko i na śmierć. Więc tak. Jeszcze jest on. Co do tego jeszcze jest ta włócznia, którą polepszałem. Tutaj definitywnie warto będzie pokorzystać, ale na razie... Jako, że wydaje mi się, że ostatnia kosa była trochę zaniedbana, to wracamy do kosy. I tak, no... W sumie myślę, co jeszcze mogę tam wymienić z tych broni, które na pewno będę użył. A, jeszcze jest ten miecz od D, czy jakim tam było. No, ogólnie od tych bliźniaków, których tam, no... No, jeden zginął od Fi, jeśli się nie mylę. A, teraz pozwólcie, że też to przeszarżuję. A drugi to ten... Drugiemu daliśmy zbroję po tym pierwszym i w ten sposób on tam... właśnie potem... Chyba zabił Fear, czy coś tam było jakoś takoś. A szczerze nawet nie pamiętam. No ale mniejsza. A mauzoleum dynastii Mogwynów. Mapa pałacu Mogwynów, okej. Okay. Ja uważam, że tu jest zagrożenie, więc nie mogę otworzyć planszy. Czy jaki plansz? No mapy. Jeśli tak jest, okej. Okay. W takim wypadku siądziemy od razu tutaj przy miejscu łaski, żeby wyłączyć to zagrożenie i zobaczymy. I teraz przy okazji proszę, mam potwierdzenie. Las wyznawców to był właśnie w tej rzece, a tu jest to coś. Nawet to pokażę szybko, bo czemu by nie? Pokażę to po prostu szybko, będzie spokój, fajnie. I uwaga, to trzeba się odpowiednio ustawić i... proszę. To jest to miejsce. Z lepszej perspektywy tam da się zobaczyć jakoś gdzieś dzisiaj. Ale tak, zaraz też tam podejdziemy. Pokażemy, bo to miejsce zaraz niegroźne. Nie ma co się ukrywać. Ej, pamiętam, jak się to męczyłem. Stare, złe czasy. Ale proszę, 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 zaraz będziemy w tym najlepszym miejscu, żeby to pokazać. Ale tak, pamiętam to wszystko. Pamiętam, jak się tu męczyłem z lejeniem, jak tutaj szukałem milion lat różnych znajdziek, jak tu ginęłem na dwa uderzenia chyba. Nawet jakąś znajdźkę pamiętam, co ciekawe. Pamiętam też, co tam jeszcze było takiego. Pamiętam też, że tutaj... Polazłem zdecydowanie za wcześnie, że tutaj tam Blajda też spotkaliśmy. I że chyba było tu jakaś fajna rzecz, ale nie jestem pewien. Bo ostatnio, jak tutaj zaglądałem na innej postaci, to... W najprościej świecie nic tutaj takiego nie znalazłem, więc wydaje mi się, że coś tam było. Ale no, nie pamiętam co. A co, jesteśmy na tej lepszej perspektywie? Tak, proszę. Lepsza perspektywa jest. Pokazałem. I od razu się typamy tutaj, lecimy dalej, zobaczymy co i jak. I teraz jeszcze w sumie jedna rzecz, którą wolę sprawdzić, bo tak teraz sobie trochę skojarzyłem, to jest to. Klątwy Pana Krwi. Mhm. Więc, a jeśli idziemy po mauzoleum Mogwynów, a Mog, przynajmniej raczej Mogwyn może, nie jestem pewien, bo Panem Krwi, jak go pokonaliśmy, jesteśmy na jego ziemi, w teorii. To jest coś, co usuwa klątwę Pana Krwi, to... może to lepiej wezmę. Nie wiem, czym jest ta klątwa, ale tak skojarzyłem szybko. Bo moja pamięć szczątkowa czasami się przydaje, więc... wolę po prostu być gotowy. I okej. Okay. Te trupy są niebezpieczne, bo zostają jakąś mgłę, która rozkrwawia, co jest... dziwne, ale niech będzie. Teraz tak, tutaj... A, co ciekawe, od razu dostajemy krwawienie po tylko dobiciu go, nawet zanim eksploduje.
To oznacza, że dobra, zmarnujemy trochę tego. Ale tak, przynajmniej pokonamy ich w ten sposób. I no, co jeszcze mogę powiedzieć? Ta włócznia na pewno kosztuje więcej niż zwykła włócznia błyskawic, ale jest zdecydowanie mocniejsza. Więc tak... Oj... to ten, no my może tutaj lepiej przebiegnijmy, bo jest tego za dużo, żeby z tym walczyć. Zdecydowanie za dużo, jak na mój gust. To się no bym chciał, ale no... Czasu na to nie ma. Okej. Wywołują krwawienie, ale muszę przyznać, że to krwawienie jest takie... Powiedziałbym wręcz nijakie. Na pewno nie jest to pełna wartość krwawienia, który tam wynosi chyba 30% jakoś. Z max HP. Mnie tak to mi się wydawało po tym, jak właśnie się bawiłem rozkrwawianiem bossów. To po tym, ile paska im to odebierało, ile mi zostawało, tak, tak jak wniosku dotarłem. I tak, ta grupa masa nie jest podatna na kosę. Zaraz sprawdzimy, czy jest może podatniejsza na tego, na katanę. Otóż nie, a to oznacza tylko jedną rzecz. Sprawdzę typową rzecz pod właśnie starcia z takimi masami. A też nie. A ogień też nie jest rozwiązaniem koniecznie. Ale krwawienie jest. Jak dobrze, że mam to wszystko. Zainwestowałem ten jeden punkt w mistycyzm. Czy jakoś tak się nazywało? Chyba mistycyzm? A, tak, mistycyzm. Że mogę teraz to otwierać. Okej, okay, tu będzie kolejny, czyli znowu dostanę krwotok. Na całe szczęście albo nieszczęście te krwotoki są słabe. A też mogę w dowolnym momencie żywotność bestii zarzucić, żeby odleczyć się po tych krwotokach całkowicie. Nawet tak chyba zrobimy, bo czemu nie? A tylko muszę pamiętać, żeby tego nie przegapić. A tak. Rzucone, bierzemy tarczkę z powrotem, bo z tarczką czuję się bezpieczniej. Bierzemy grzyba. I nie przejmując się tym wszystkim tutaj. Zobaczmy, co to za znajdźka i idźmy dalej. Krwawa róża. Okej. Okay. Nie wiem, czy znalazłem dla nich jakiekolwiek zastosowanie, ale okej. Okay. I tak fajnie, że mamy. Czy coś? Weźmy może z powrotem kosę. Podoba mi się to, znowu. Że można tu wzywać tylko duszka. Bo nie, żeby to było jakieś takie bardzo takie niepokojące, ale zazwyczaj to tych duchów byle gdzie się nie da wzywać, więc no. No i mamy to. Zagrożenie jakieś. Pokonało nas szybko i bije nie tylko fizycznie, co jest niepokojące. Na całe szczęście był tu posąg. Na całe szczęście był tu posąg. Dobra, dobra, damy radę. Musimy dać radę. Okej. W takim wypadku jeszcze od razu może zarzucę ochronę czarnego ognia. Dlaczego nie? Nie wiem, ile ona trwa. Złota przysięga. Robić jak najbardziej odpornym. Albo tam to ma naprawdę badziewne działanie, albo się nie skaluje. Czemu? Skaluje raczej, a nie działa razem ze złotą przysięgą. Jakikolwiek jest powód. O cholera! Będziemy martwi? Nie, nie będziemy martwi jakimś cudem. Ale tak, już widzę, że umiem parować, co nie jest najbezpieczniejsze dla nas i dla naszej kosy. I też kolejny wniosek, kosa nie działa tu najlepiej. Nie jest to tak, powiedzmy, złośliwie powiedziane nic, ale no... Bądźmy szczerzy, nie działa najlepiej. I teraz jeszcze mam taki dymek, który daje coś niezwykłego. Bo już poznałem poznaję czasem po kolorach dymków, że tutaj jest coś naprawdę porządnego. Jest to run władcy. Ale zaraz zobaczymy, czy jest to coś specjalnego, czy po prostu jakiś... olbrzymia ilość runów. Ej, chwila! Od kiedy tu piszą, ile jest runów? Okej.
Hej, nawet nie wiedziałem, że to teraz tak to właśnie pokazuje, ale tak. Jakiś wspaniały, wielki run, 50 tysięcy. Powiem szczerze, że trochę to się ze sobą kłóci. Tego się tu nie spodziewałem, ale tak, jestem klientem. Z chęcią wykupię od ciebie wszystkie te rzeczy. To może niekoniecznie, ale ten popiół tak. Pastylki antykrwawieniowe, czemu by nie? I tak, w sumie to tyle. Nie przejmuj się. Tak smutne miejsce masz tutaj na egzystencję, z tym się zgodzę. Ale spokojnie. Proszę, melody też jest taka dosyć ponura. Ale też nie ma co się dziwić, że melody jest dosyć ponura, patrz na to, co wam się przytrafiło. Jeśli nie mylę teraz faktów. A przytrafiło wam się bardzo dużo nieszczęść, jeśli się nie mylę. Niestety częściowo przez was też ten płomień szaleństwa jest teraz tutaj. Szybko, rolka. A, mamy duży ciężar? Co? Nie, dobra, czyli tamten teren po prostu jest taki jakiś antyrolkowy czy coś. Dobra. Gortam czego nie było. To chyba znaczy to, że jednak tędy trzeba iść. Okej, dobra. Już rozumiem, co będzie trudnością tej lokacji. Ciągle będą nam na plecy oni się pojawiać. A to oznacza, że muszę spróbować przynajmniej znaleźć sobie broń, która będzie bardziej pasowała przeciwko nim. Jak widać... Kosa nie bije najgorzej, ale nadal... Nie wiem, czy to jest ta broń, która najskuteczniejsza będzie przeciwko nim. Mhm. No i tutaj macie przykład prawdziwego krwawienia. Jest dużo mocniejszy niż to, co tamci robili. Więc tak. Tak, łyknę butelkę, bo jeśli nie łyknę, to pewnie zginę w sekundę, dosłownie. Wszystkie broń biję podobnie. Nadal wydaje mi się, że kosa jest jakoś taka nieskuteczna przeciwko nim. Ale będę ją nosił, czemu nie? I okej, przechodzimy przez mauzoleum. Wiecie co, ja głupi jestem. Chyba musiałem wypić tutaj tą butelkę, może to była ta klątwa cała, że oni się ciągle pojawiali za moimi plecami. Jestem jełopem idiotą, nie myślę. Pewnie większość z was już się darła do monitorów, przynajmniej tych, którzy znają Elden Ringa, że... Gość, co ty robisz, to powinieneś już dawno po prostu oblewać tą butelką, czy coś, nie wiem. Pewnie tak. Teraz jeszcze tutaj... Mamy dużo ich. A cóż... Mamy śmierć w takim wypadku. Bo jest dużo tutaj tych czerwonych, z którym nie umiem walczyć. Jeszcze jest ten taki, ci, którzy tam się pojawiali cały czas. Ale tutaj... Jakaś znajdźka! Ponury kamień starożytnego smoka, okej. Czyli kolejna broń specjalna na plus 10. Jeśli na jakąś się zdecyduję. A póki co, nara. Aha, ta platforma jest większa niż myślałem. Jednak nie udało mi się ciebie pozbyć. Ze smutkiem to stwierdzam. Ale tak, pokonamy cię i tak, bo musimy. Damy radę. Nieważne, czym to okupię. Ja tutaj wygram. I okej, jesteśmy. Udało się. Ja mam... Reduwię wbitą w ramię. Okej. Dobra. Jakaś cenka, no oczywiście, nie mogłoby się obyć bez bossa. Jakby inaczej. Jest tam w ogóle jakieś jajo z ręką? Nie, co jest? Jajo czy kokon? Nie wiem, wiem tylko, że wystaje z tego jakiś trup. A nie, dobra, to nie jest trup? Nie no. A może jednak trup? Tak, bo ta kręka opadła, jakby to mógł być trup.
Ciężko mi stwierdzić, wiem, że to się oblało krwią. To może to jest świeżo martwy? Nie wiem, nic z tego nie rozumiem póki co. Poza tym, że strasznie dużo krwi się z tego wylewa jak na trupa, potencjalnie. I pojawia się jakieś dziadostwo znowu. Jakiś rycerz stworzony z krwi, czy co to jest? Okay, Mikela. Czyli Mikela nie żyje. Okej. Smutne to. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Okej. Mog, pat krwi. Powiedzmy, że trochę czegoś nie rozumiem. Mam czy do czynienia z Mogiem. Ale Mogę już przecież pokonaliśmy ostatnio. Nawet takie same triki na nas rzucał. No to halo, co to ma być? Czemu mam do czynienia drugi raz z tym samym? No, bo chyba nie rozumiem. Jaki jest tylko sens? A właśnie, w sumie, jak już z tym walczymy, to trochę jestem głupi, nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale no, powinienem od razu zadzwonić. I nie powinienem dawać temu tarczy, powinienem dać temu pieczęć. I okej, jak widać, kosa na niego jest na pewno nieskuteczna, bo tylko 300 coś obrażeń. Zobaczmy, jak z tym. Tyle samo. Co dowodzi na to, że kosa jest znacznie słabsza. W tej sytuacji oczywiście, bo ma większe attack ratingi, czy coś. W ogóle co to są jakieś pierścionki. I katana też to samo. Ej, co się dzieje? Dobra, pi, gość. Powiem wam szczerze, jak to widziałem, zdarza tak życie i nagle stwierdziłem, że to może być ta klątwa. Ale nie zdążyłem sprawdzić, więc posąg. Błagam, posągu bądź bliżej niż tamto wszystko. Dziękuję. I okej. Tylko teraz pytanie, czemu chcesz, żeby się posługiwał tamten? Niech będzie miał to i to. Dobra. Ton przygotowany. Dużo runami się nie przejmujemy. Nie ta pieszęć. Błąd. Okej. Okej. I zginęłem przez głupotę. Ale dobra. Powiem tyle, ja tu widzę wyzwanie, niebezpieczeństwo starego znajomego, który nie wiadomo czemu znowu jest żywy. Ale ja chcę to zobaczyć, co tu się kryje. Więc tak i tak, znowu dajemy naszemu koleżce. Dzień. O, ja biorę sobie tak. Proszę, jeszcze nie tak. Jeszcze najpierw zrobię coś lepszego. Tak. Proszę. Tak. I wyciągamy katany. Tak, dobry pomysł, tylko najpierw jeszcze naelektryzuję ją. Wydaje mi się to dosyć istotnym elementem, jeśli chcemy go pokonać, by elektryzować katanę. Tak, 400 obrażeń. Zdecydowanie istotny element. I okej, mam też ciekawe wieści.
Jego widelec bije w pełni fizycznie. Bo nasza tarczka spokojnie przed nim broni, więc albo w pełni fizycznie, albo naprawdę jeśli bije jakieś inne takie znikome wartości, że tarcza i takie wyblokowuje w pełni prawie, że. Okej. Może lepiej zaraz będzie to ruszyć, w sensie wyknąć antyklątwę? Czy co to jest? Okej, lepiej to już będę pił. Tak. Tak. Okej, się wkurzył. Widać to. Się wkurzył. Nawet się nie dziwię, że się wkurzył. Też bym się wkurzył, gdybym jakiś, przyszedł mi jakiś ktoś, kto jest o połowę niższy ode mnie i jeszcze zablokował jakąś moją super prodawną klątwę, czy co to w ogóle jest. To, co on tutaj zarzucił. Może to będzie błąd, ale chcę zrobić to kosą. Dobra. Nie. Wykończymy go w bezpieczny sposób. Rzucając w niego błyskawicami. Z mojej włóczni. Nowej. I giń. Kosztowało mi to kilka podejść, ale... Ale jestem usatysfakcjonowany z tej bitwy. No i mam wielki run Moga oraz wizerunek Pana Krwi. Okej, kolejny achievement do kolekcji. Kolejna rzecz, której nie rozumiem i... Gdzie w takim razie jest jego wieża? Skoro mam kolejny wielki run. Okej, proszę mi tutaj. Odszukaj boską wieżę wschodniego altu z krajem z wielkim mostem we wschodniej dzielnicy Lenda. Wschodniego, ale... Czy my tam nie byliśmy? Aż nie wiem, powiem szczerze. Smutne, że Mikaela tak skończył. Chociaż... W takim wypadku skąd się wziął ten wielki run, skoro... Czy go ukradł Mikaeli, czy co? Nie wiem, nie rozumiem tego. No i tak szkoda. Tutaj coś jest? Nie, ale można patrzeć sobie tam w oddali na te wszystkie rzeczy. To są niedorenderowane, ale tak... Przeszliśmy nową lokację. Bardzo szybko. I cóż, skoro to jest za nami, to ja wracam do stołu. Pochwalić się, że znaleźliśmy Mikaelę, naszemu koledze. Chociaż raczej nie jest to radosne spotkanie. A i właśnie, jeszcze musimy z Kowalem pogadać, bo jest nowy dialog. Przypomniałem sobie teraz cenę szybko. Co jest to? No, i chyba pałac mógł wynąć w tym oko koni Pana Krwi. Zobaczmy najpierw pałac po tym oko konia. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers, let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised, your reward. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant.
Książka z przepisami Fewora 3. Zaraz sobie zobaczymy, ale najpierw jeszcze oko konie pana krwi. Ah, I see. So Mikola was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces of the round table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rites known only to me. Prawo przyczynowości, okej. Well, I wonder what comes next. If he continues his slumber within the cocoon, all would be well. But perhaps it would be safer to destroy it. Nicola is the one thing that remains a mystery to me. Spał w kokonie? Czy sugerujesz, że on żyje? Okej. Okay. Dla mnie był trupem, ale jak uważasz? Kurkę znaleźliśmy. Malenie jeszcze nie znaleźliśmy. A ona nieistotna. Jego się pozbyłem. Okej. I zostało jeszcze jedno. I teraz jeszcze, póki pamiętam o tym wszystkim, to księga. I właśnie jeszcze po książkę. Przypomniałem sobie, gdzie jest... Czemu sobie przypomniałem sobie? Znalazłem. Lokację naszego sprzedawcy tych inkantacji. Czarująca gałąź. Okej, okay, czarująca gałąź. Czym jest czarująca gałąź? Pokażmy sobie, zobaczmy, czy czarująca gałąź. A, okej, okay, dobra. Nie będę się tym przejmował aż tak bardzo, ale dobrze. I czy mam jakieś dzwonki? Nie, czy był tylko ten... Od tych kamyków do szóstek... Nic szczególnego. Super. Albo nie super, zależy jak spojrzeć. No i idziemy. Idziemy. I teraz jeszcze jedna sprawa, szybko. Jak z kamieniami? Mogę dwie rzeczy już do plus 10 ulepszyć. Kolejne. Jednak nie jestem gotowy na takie zobowiązania, więc pozwólcie, że jeszcze się powstrzymam. A póki co... Zobaczmy, co to za dialog, bo oczywiście nie klikałem. Zgodnie z obietnicą, że będziemy odkrywać wszystko wspólnie. I've upset the girl. She says that now my chains are broken, I'm free. And if I stay here, I will be ruined with the round table. Will you survive for freedom now? I smith weapons to slay a god. I have lived and will die doing so upon this spot. Is there any other way? Smutne trochę. Ale już wykułeś tą broń. Ja ci to mówię. Tą kosą, którą tutaj trzymam w swej dłoni, zabiję bogów, jeśli tego oczekujesz. Ja nawet to robię już mniej więcej. I see. No. Widzę, że tych dialogów nie ma nowych. A jedyne tylko co pozostało w sumie, to zobaczyć jeszcze rój muchu, który sobie teraz przypomniałem. No i co dostaniemy z tego od Moga? Teraz jest jakaś nowa zbrojka? Chyba nie. Już? Nie no, jest, szata pana krwi. Jest. Mhm. I uwaga, co my tu mamy? Wizerunek pana krwi. Święta włócznia Mogłynów, czyli jego widelec, okej, okay, albo dar krwi. Bij ramię w ciało bezkształtnej matki, aby spowić obszar krwawym płomieniem. Inkantacje można korzystać podczas ruchu. Okay. Matka prawdy łachnie ran. Gdy zjawił się przed nią Mog, głęboko pod ziemią, jego przeklęta krew stanęła w ogniu, a on został zauroczony bluźnierstwem, w którym się narodził. Ciekawa informacja, aczkolwiek nie mamy tego, więc... Nie będę jeszcze tego ruszał, bo nie mamy mistycyzmu na to. I dobra, mamy też jeszcze 400 tysięcy, to od razu zobaczymy. Dwa poziomy, zręczność, chociaż to 60 bym dobił. I no... 45 minut. Jest jeszcze sens zrobić coś w tym epizodzie? W moim odczuciu nie.
Tak więc... Zabiliśmy może niewiele, może wiele. To zależy od tego, jak wy na to spojrzycie. Ale ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. I tak, w kolejnym epizodzie... Prawdopodobnie... Pomyślę jeszcze, albo pójdziemy znowu spróbować sił w drzewie. Mało prawdopodobne. Albo udamy się do farm Azula, szukając reszty nieskończonych kamyków. Więc no. To są dwie opcje. Jak się okaże, tak się okaże. Naprawdę nie mam pojęcia póki co, jak to wyjdzie. A na ten moment ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście tak samo właśnie zadowoleni jak ja. Coś powtarzam. No i do zobaczenia prawdopodobnie jutro w kolejnym epizodzie. A póki co to tyle, więc trzymajcie się i... Hej, hej!